Gdzie on ma obiekt? Tu gdzieś? No. Cześć. Cześć, witajcie. Dzisiaj ze śnieżnej Łodzi Was z kolei witamy. Tak. Miejmy nadzieję, że to ostatni atak zimy przed dniem wiosny. No ale u nas gorąco w branży. Dzieje się. W tym tygodniu oczywiście sporo się zadziało. Ale co no, towarzysze Chińczycy z Huawei zarządzili, namieszali, narzucali nowych modeli. Słuchajcie, ja już się pogubiłem. Przestałem liczyć. Zanim słuchajcie, pogadamy o tych nowych modelach Huawei'a, dzisiaj znaleźliśmy coś dziwnego, dlatego że w jednym z własnych serwisów Samsung wrzucił reklamę Animoji nowych S9. Jeżeli pamiętacie, to w S9 jest animowana taka usługa. Możecie sobie własną buźkę. Raz, że można sobie własną zrobić, a są gotowe, również predefiniowane i Samsung się bardzo chwalił współpracą z Disneyem i że między innymi można mieć myszkę Mickey. Kurczę, zapytaj ich w końcu, zapytaj. O co? Kojarzycie myszkę Mickey? Wiecie kto to jest? Wiecie jak wygląda? Nie, ale to, słuchajcie, nie o to chodzi. Ja się po prostu zacząłem zastanawiać, na ile promocja jakiegoś towaru myszką Mickey dzisiaj jeszcze może jakiemukolwiek towarowi pomóc. I gadaliśmy z Adasiem, mieliśmy sporą dyskusję na temat tego, czy bardziej tego typu rzeczy właśnie, czyli jakaś postać animowana, kultowa co prawda, ale taka, która rozpoznawalna dzisiaj, w zasadzie wszędzie. Dzisiaj tak? średnio jest może popularna. I z drugiej strony na przykład jakaś właściwość technologiczna urządzenia. No ja akurat wymyśliłem ekran AMOLED. W związku z tym wrzuciliśmy na Facebooka ankietę, co bardziej, co czyni telefon bardziej rozpoznawalnym, co powoduje, że wybiera się jeden telefon, a nie drugi, dając do wybrania właśnie między Animoji a wyświetlaczem AMOLED. Też nie wszyscy muszą znać, jest to nazwa techniczna, nie wszyscy muszą wiedzieć, co to jest za rodzaj wyświetlacza i w ogóle dlaczego wyświetlacz jest ważny, kiedy się kupuje smartfona. No i ja przed wyjściem teraz sprawdziłem, w ankiecie wzięło udział 300 naszych użytkowników, czy 300 oglądaczy i no ponad 90% jednak stwierdza, że woli ekran AMOLED. To nie jest takie dziwne, to nie jest miarodajne. Myśmy się zastanawiali nad rynkiem, nie? Tak, ale weź pod uwagę to, że kto zagląda na naszego Facebooka. Tak, no ja biorę to pod uwagę. Ludzie, chciałem się zorientować po prostu wiedzą, w proporcjach się mniej tym, więcej. Tak? W ogóle ile głosów było nam około 300, jak sobie policzysz 300 głosów, no 90 kilka procent na ekran, a poniżej 10 na myszkę Mickey, no to... No tak, no jest zdecydowana przewaga. Myśmy tam dokładnie napisali, że chodzi o myszkę Mickey, dlatego że Facebook nie pozwala tam za dużo w ogóle napisać. Natomiast no, mniej więcej myślę, że głosujący wiedzieli, o co nam chodzi, tak? Ciekawe badanie, spróbujemy częściej takie dziwne pytania Wam zadawać. Tak, bo my się sami często bardzo zastanawiamy, co jakby wpływa na to, że jakiś telefon jest popularniejszy niż inny. Czy jakaś rzecz, na przykład grzywka ostatnia popularna, czyli tak. Notch, w ogóle podoba nazwa, się Wam, nie? Czy Wam się nie podoba? W ogóle fajna nazwa, grzywka. Ktoś na YouTubie zdaje się, któryś z naszych Nie. Ja tłumaczyłem z chińskiego, jeżeli chodzi o któryś z nowych smartfonów, tłumaczyłem z chińskiego i on mi przetłumaczył to na polski jako grzywkę. Tak. Tłumaczyłem na angielski, już się okazało, że nie tłumaczy jako grzywka, natomiast na polski przetłumaczył jako grzywkę już i wiem, wydało mi się już wiem fajne. Skąd z YouTubem, bo na YouTubie widzowie nazywali tą dolną część ekranu brudką. No to kurde, właśnie jak usłyszałem tą grzywkę, to mi jest, jak to się pięknie klei. No, czy ja mam full screen? Dobra, teraz możemy wrócić do Huawei i do ich nowych smartfonów. Pierwsza i najistotniejsza rzecz w tym tygodniu, która się pojawiła w sposób niezwykle niespodziewany poprzez RTV Euro AGD, to jest P20 Lite, prawda? Tak, P20 Lite, niecałe 1600 zł. Ale słuchajcie, przed premierą oficjalną producenta. Kurczę, wiesz co, ja wiem, inaczej, może wybiegnę, przecież ja mogę się założyć, że na tej oficjalnej premierze tam jak będziesz, to
O Lajcie padną dwa słowa, albo go w ogóle nie pokażą, tylko skupią całą uwagę na tym modelu Pro z trzema obiektywami. Mogę się założyć. To znaczy, to jest bardzo możliwe, bo zazwyczaj jest tak, że rzeczywiście producenci, w przypadku kiedy jest kilka modeli równolegle wydawanych dla różnych półek, a nazywają się tak samo, najczęściej mówią o jednej specyfikacji, rzadko jest to dzielone. Mówią po prostu o najfajniejszych rzeczach, które są dokładnie w całej serii, nie? Więc może właśnie dlatego wypchnęli go wcześniej, żeby nie został przykryty tamtymi telefonami. Ale ja nie mam nic przeciwko, tylko no, to takie dziwne jest to wypchnięcie, dlatego że rzadko się zdarza tak, że najpierw premiera jest w sklepach, a później dopiero jest oficjalna premiera producenta. Premiera tego telefonu to była w przeciekach, więc w zasadzie już i tak było wszystko wiadomo. No, a teoretycznie tak, ale wiesz, hajs się zgadza. Zazwyczaj jest tak, że producent jako pierwszy ogłasza premierę. Tak jest w idealnym później świecie. Później się pojawiają informacje o przedsprzedażach w różnych sklepach. Tutaj akurat RTV Euro AGD i X.com, natomiast pojawiają się różne sklepy, tak? Stosunkowo rzadko jest tak, że urządzenie wypływa najpierw w sklepie, a później dopiero oddział producenta ogłasza. Zresztą, słuchaj, podniecają się do tej pory dziennikarze zagraniczni tym, że w Polsce się pokazało w sklepach. No przynajmniej raz o Polsce mówią dobrze, no. Wiesz co, to jest trochę tak, że ja mam takie wrażenie, że producent może nie do końca właśnie chce się chwalić takimi telefonami, tymi tańszymi na konferencjach, tylko one się mają sprzedawać. No tak, tak. A na konferencję zostawiają logowce. Zobacz, że nikt raczej nie robi premier telefonów średniopółkowych, tudzież low-endowych. Rzadko to się zdarza. No, to znaczy, pomijamy prasowe premiery są, ale... Znaczy, ja nie mówię o imprezach jakichś tak, wielkich. Ale ja mówię właśnie o już natomiast takich imprezowych. Natomiast są normalne przecież powiadomienia prasowe, że mamy premierę prasową tego i tego modelu, nawet jeżeli to nie jest flagowy. Okej, okay. Tak? O którym modelu w tym tygodniu Cię Huawei powiadomił? Mieli raz, dwa, trzy, cztery, pięć modeli? Ale to, słuchaj, to Huawei, tak, Huawei nie miał mnie jak powiadamiać. Powiadomił mnie oczywiście o P20 Lite, bo to będzie przyszła oficjalna prasówka. Natomiast jeżeli chodzi o resztę modeli, które się pojawiły w tym tygodniu, no to one się pojawiają na lokalnych rynkach w różnych miejscach. Niektóre się jeszcze w ogóle oficjalnie nie pojawiają. W związku z tym trudno, że polskim dziennikarzom rozsyłać informacje, że w Tajlandii pojawił się nowy model Huawei. Tak? Jeżeli się będzie miał pojawić w Polsce, przyjdą również do nas. No to u nas się będzie inaczej nazywał. Natomiast P20 Lite, ten, o którym mówiliśmy, co prawda macie specyfikację, przypomnijmy tylko, że to jest blisko 6 cali, 5,84, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Wyświetlacz. Full HD+, również długi, także... jest wydłużony, przy czym, tak jak mówię, najważniejsze jest to, że kosztuje 1599 zł. Kirin 639, 659. 50? 659. O, to Ci dopiero. W takim razie 659, jeżeli Adam tak mówi, sprawdził. Jest Oreo i 2 giga RAM-u plus 16 flesza, zdaje się, tak? Teraz muszę podejrzeć tak na ściągę, bo ciężko się, kurde, skupić na dwóch rzeczach na raz, ja niestety auto prowadzę. Tak mi się zdaje, to znaczy jest tak, że bardzo możliwe, że on w różnych miejscach się 4,64 pamięci. 4,64 jednak? No tak, tak patrzyłem dzisiaj w prasówce. Dobra, w takim razie ja podejrzewam, że on się w różnych miejscach na świecie pewnie może tak pojawić. Tak, będzie kilka wersji, bardzo różnych konfiguracjach. To jest, jeżeli tam jest rzeczywiście 4,64, to te 600 zł staje się troszeczkę bardziej zrozumiałe. Najwyraźniej patrzyłem niestety w inne dane. Niemniej smartfon zapowiada się fajnie, jest reklamowany przede wszystkim ze względu na przednie aparat fotograficzny, który podobno będzie oferował bardzo fajne selfie. No to na pewno, bo... Jednak w aparatach przednich Huawei potrafi, tam jest dosyć fajne oprogramowanie, tam tych bajerków zawsze nakładą. To prawda. Ten sam smartfon pojawi się pod inną nazwą, to również wiemy. To będzie nowa 3E, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, z tym, że to Chiny głównie. Tak, tak. I powiedzmy tamten rejon. Na innych rynkach. Tak, dokładnie. Tam też pewnie pojawią się nowe modele z Y-kami. Y7 2018 i Y9 2018, czyli wersje znanych modeli na ten rok. Kurczę, no w zasadzie ciężko tu powiedzieć, bo to jest takie... Te modele są w zasadzie toczka w toczkę podobne. Różnią się oczywiście. To znaczy, z tego co wiem, to o
Y7 nie bardzo wiadomo, jest cokolwiek tylko poza tym, że jest długi wyświetlacz. Tak, jest zdjęcie, jest długi wyświetlacz, obudowa stworzywa, bo to się udało ustalić. O Y9 wiadomo troszeczkę więcej, tak. tej wersji z 2018, mianowicie wiadomo, że będzie 5,93 Full HD plus ekran. Wiadomo, podglądam tutaj ściągę w tej chwili, że będą 4000 mAh, jeżeli chodzi o baterię. Tak, duża bateria baterijka jest. Baterijka będzie całkiem fajna. Kirin 659. Kirin 659, 3 plus 32 RAM, czyli 3 pamięci, czyli 3 giga RAM, 32. No i dwa podwójne aparaty. 13 plus 2 z tyłu, 16 plus 2 z przodu. Także słyszycie, że to są raczej aparaty tak naprawdę symboliczne, bo one właściwie będą służyły wyłącznie do rozmycia tła, zarówno w przypadku portretów, jak i... Tak, zdecydowanie. No, te dwójki to jest tylko do rozmywania tła. No i jak już o tym Huawei, no to jeszcze będzie Nova 2 Lite. Tak, będzie również Nova 2 Lite, to prawda. Ja sobie przeliczyłem cenę. $192 to kosztuje, czyli to jakieś tam 650 parę złotych. I znowu, ekran 5,99 cala z tym, że HD plus, tak? No i tu niespodzianka, bo nie Kirin. Snapdragon 430, ciekawostka przyrodnicza. Ale znowu, pamięć 3 plus 32, aparat 8 z przodu, 13 plus 2 znowu, czyli jest słabiutka matryca do rozmywania tła z tyłu. Bateria trochę mniejsza, 3000. No i plusy dodatnie, plusy ujemne. Dual SIM niehybrydowy, czyli dwa gniazdka na SIMy i jeden na kartę, ale nadal bez NFC. A, i widzicie, teraz mi się przypomniało, ten P20 Lite ma NFC, słuchajcie. Ja wrócę, słuchajcie, do NFC, dlatego że z NFC naprawdę sytuacja nie jest tak prosta, jak się wielu naszym użytkownikom wydaje w katalogu. To nie jest tak, że jeżeli jest jeden model, to jest jeden model. Właśnie. Każdy model, ja to powtarzam i będę powtarzał do znudzenia, każdy model wychodzi naprawdę w wielu wariantach. Czasem nawet na tym samym rynku. Najprostsza rzecz, którymi się różnią modele w zależności od regionu, w którym wychodzą, to jest obsługa poszczególnych częstotliwości w sieciach 3G i 4G. Czyli może być tak, że jeżeli staracie się kupić w Chinach znaną markę i wydaje wam się, że ona będzie obsługiwała w Polsce LTE w zupełności wszędzie, na przykład 800 MHz, to tak wcale być nie musi, dlatego że one obsługują inne zakresy. Tak, dokładnie, patrzcie po prostu. Podobnie jest, słuchajcie, w przypadku NFC. Ja nie mogę w katalogu podać, że jakiś model ma NFC w momencie, kiedy cztery jego warianty NFC nie mają, a jeden, który jest akurat u nas sprzedawany, przypadkiem ma. No nie mogę. Dlatego warto za każdym razem, zanim zgłosicie jakiś błąd albo uwagę, zajrzeć jednak do informacji dodatkowych, dlatego że my tam piszemy. Jeżeli NFC nie ma we wszystkich modelach, piszemy, że NFC nie ma we wszystkich modelach. Jeżeli w jakimś modelu jest inny procesor, piszemy o tym, że jest inny procesor. Dokładnie, no nie da jeżeli się jest tego... inna konfiguracja RAM, to akurat znajdziecie na jednej karcie, dlatego że obok mamy na to miejsce, mamy obok. Z tym, że też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że RAM odpowiada flashowi, tylko jest tak, są że różne są kombinacje, na przykład czasem cztery kombinacje RAMu, 3 czy 4 pamięci flash. Mhm. W związku z tym też nie warto tego łączyć. Natomiast no, pamiętajcie, w Polsce zazwyczaj Huawei, sprowadzając swoje modele, sprowadza taki model, który NFC ma, jeżeli wśród wersji to NFC jest. Do Europy w ogóle tak naprawdę, bo ja mówię o Polsce, ale mam na myśli Europę. Natomiast w Chinach tego NFC najczęściej nie ma. Stąd jeżeli się decydujecie na zakup gdzieś w chińskim jakimś serwisie sprzedażowym, raz, że patrzcie, bo sprzedawcy raczej starają się taką informację zamieścić, a dwa, dobrze jest również spytać choćby mailowo, na przykład skontaktować się i dopytać, czy obsługuje na przykład zakresy dokładnie europejskie, piszecie, czy ma NFC, czy nie ma NFC i tak my dalej. My friend, czy jest NFC? I my friend odpowiada. Tak, tak, dokładnie. Dobra, ale wróćmy do tego, co się zadziało w tym tygodniu jeszcze. Mieliśmy jeszcze jakiegoś Huawei'a? Honora mieliśmy. Honora 7C mieliśmy jeszcze do tego, też Huawei w zasadzie, tylko że pod nieco inną marką. No i znowu atak klonów, 6 cali prawie, HD+. Snapdragon też 450. O, no, właśnie. Zamiast Kirina, także to też nie autorskie rozwiązanie Huawei, a tylko rzecz jakby zapożyczona. No i tutaj cena
Zależnie od, oczywiście od pamięci, bo znowu mamy kilka kombinacji pamięci, dokładnie dwie pamięci. 3+32 albo 4,64, 115, 160 euro. Z rzeczy ciekawych, no to Oreo i odblokowywanie twarzy. Znaczy ja nie wiem, czy nie ma pośredniej pod tytułem 3 giga RAM. Nie ma, przynajmniej w cenniku ja nie widziałem. Także wydaje mi się, że chyba nie ma. Patrz, mi się zdawało, że były trzy wersje, ale... Dobra, słuchajcie, sprawdźcie sobie, macie link w newsie, ale... Nie, znaczy nie sprawdzicie sobie, dlatego że... Nie, jeżeli ja widziałem, to widziałem w chińskim sklepie, nie, na Faumalu, tak? W chińskim sklepie. Nie, to były dwie ceny, Jacek. To były dwie ceny. Także jeżeli były dwie ceny, to były dwa warianty. No dobra. Nefosy się pojawiły, tak? Tak, w tym tygodniu. Proste tanie telefony, TP-Linka, klasyczne wyświetlacze, czyli tutaj... 7C, tak? Jeden model? C7 i Y5S, trochę złożona nazwa. Ten C jest trochę bardziej taki zaawansowany. Z tym, że oba mają wyświetlacze normalne, tak, zwykłe. Tak, 16:9, klasyczne proporcje. No tu zaawansowany. No trochę może przesadziłem z tym słowem na wyraz. No telefon za 500 zł, który ma no baterię trochę ponad 3000 mAh. 5,5 cala to C7, nie? Tak, 5,5 cala, ale HD. HD, tak. HD tylko. MediaTek 6750, 2 plus 16 pamięć, aparaty 13,8. No. Telefon za 500, to jest ale telefon, który walczy ceną po prostu. Tak, ale ma czytnik papilarny. Tak, tak dlatego, żeby miał jakąś zaletę. Natomiast zaletę, no NFC to... zdaje się nie ma, jeżeli... Nie, no w tej cenie to... Niestety jest problem. No i ten drugi Nefosik, który już w ogóle 5 cali HD, tutaj mamy Snapdragona 210, znowu pamięć 2 plus 16, czyli nic wielkiego, bateria 2450 i aparaty 8 z tyłu, no i niestety tylko dwójka z przodu. No ale tak jak mówiłem, no cena nie czyni cudów, 350 znaczy, zł, nie no wymagajcie tak, wiele. Tak. Znaczy ja bym się raczej, jeżeli miałbym wybierać spośród tych dwóch, to jednak bym myślał o siódemce, jeżeli nie macie alergii pewnie na duże wyświetlacze, to nie macie nic przeciwko temu, że to jest 16:9. No tak, ale nadal, wiesz, to tak, jest jednak no, zupełnie inna konfiguracja, wiesz, choćby znacznie lepszy Snapdragon, znacznie lepszy. No tak, ale no w budżecie MediaTek akurat w C jest. Tak, w Y jest Snapdragon, tak, ale 210. Rzeczywiście jest MediaTek. No, ale no to takie tanie telefony, to tyle, że sobie zaznaczamy. Powiem Wam jeszcze, że pojawił się przeciek o nowym HTC U12 Plus, czyli to taki ten flagowiec na najbliższy rok. Straszliwy. Brzydko wyszedł na zdjęciu, ja bym tak powiedział. Bo ja sobie nie przypominam, kiedy ostatnio HTC zrobiło brzydki telefon. Blask tak, pokazał przeciek, tak? No zdjęcie jest słabe, ale podał dane. Ale to nie jest blask, a przeciek, tylko jemu ktoś z kolei tak, pokazał. Tak, no słuchajcie, no wiadomo, to zdjęcie przeszło pewnie przez 1000 programów graficznych po drodze. Kupa wyszła, ale 6 cali. Wygląda, jakby z tyłu miał gębę zdziwioną. Tak, taką. No bo ma podwójny aparat z obiektywami ułożonymi poziomo. 16 plus 12 i tu nie wiadomo, czy ten dodatkowy będzie teleobiektywem, czy szerokokątnym, no ale tak jak LG-ki w poziomie ułożone. Ale przez to, że dioda jest poniżej, a jeszcze niżej jest czytnik linii papilarnych okrągły, no to wygląda jak taka... Wygląda jak gęba. Buźka taka zdziwiona dosyć mocno. Pewnie się zdziwiła na widok ceny tego telefonu, jak już ją poznamy. No, człowieka bym rozjechał. A bo pada strasznie niewiele. Paskudna pogoda, jeszcze mi się wycieraczki skończyły. Zapewne będziecie je słyszeć w trakcie filmu. Słyszeliście. Także... No ale wróćmy do tego HTC-a. Snapdragon 845, wiadomo, musi być 6 giga RAM-u, musi być 64 albo 128 pamięci i bateria 3420. A że dobrze, dwa mówię? Aparaty z przodu też mówiłem. A, nie powiedziałem. Dwa aparaty z przodu, tak jak w HTC Ice, 11 Ice. To były wycieraczki. Tak, przepraszamy za usterki. U11 Ice 2x8 mega. No, zobaczymy. Premiera jakoś na przełomie kwietnia lub maja, ale bardziej w maju niż w kwietniu. A z rzeczy trywialnych, do Motorola pojawił się nowy Motomoc z goglami VR. No. Dziwny pomysł, powiem szczerze, w tym momencie na rynku, ale no pojawił się, w związku z tym odnotowujemy. Pojawiły się zdjęcia bardzo niewyraźne i bardzo niedokładne LG G7. G7A. I to tutaj mamy ciekawą rzecz właśnie. Będzie można notcha zlikwidować w nim, czyli grzywkę. No. Bardzo prosto, po prostu się wyciemni część ekranu po bokach tego wcięcia i utworzy ciemną linię, przynajmniej takie będzie złudzenie. No. Pamiętajcie, że LG ma tutaj spore doświadczenie ze względu na to, że oni robili ten
dodatkowy ekranik na górze z danymi, no. Taki, gdzie się pokazywały różne fajne co? Informacje. To fajne był dobry to pomysł. Fajne to jest, bo kurczę, będzie przynajmniej wybór. Jak ktoś lubi grzywkę, wcięcie nocza, jak to tam się nazywa, no to będzie miał. A jak go będzie to wkurzało, to sobie wyłączy. A jak je wyłączy, to po prostu na górze pojawią się tylko ikonki na czarnym tle. Na zdjęciach wygląda nieźle. Fajnie to wygląda. Naprawdę to wygląda fajnie. To mi się podoba. No i na koniec zostawiłem hita. No. Xiaomi. Po raz drugi Redmi Note 5. Po raz czwarty w zasadzie, bo jeszcze tak. Była po drodze wersja Pro i była po drodze jeszcze wersja 5a. Ręce opadłem. Ten jest podobny do tego Redmi Note 5 Pro, tak. Co jest w Indiach, ale jest trochę lepszy, bo ma lepszy aparat z tyłu. Znaczy, matrycę ma gorszą, lepszy obiekt. Nie, matrycę też ma lepszą, bo ma większe piksele w tej matrycy. Natomiast z przodu ma gorszy aparat, bo wyjęli 20, wsadzili 13. A, no to ja właśnie o tym mówię. O przednim, a ja mówię o tylnym. Aha, okay. Tylny jest podwójny i tą główną matrycę wymieniono na taką, która ma większe piksele i dali jaśniejszy obiektyw z przesłoną, znowu do ściągi muszę spojrzeć, 1.9, a było 2.2 albo 2.4. Albo 2.0, jakoś tak. Wymienili też, tak patrzę, wymienili jeszcze port USB, dali USB-C. Jak dali USB-C, to dali Quick Charge 3.0 zamiast 2.0, co było w tym modelu indyjskim. No i Androida wymienili na świeższego, co prawda nadal z tą ich autorską nakładką, ale już mamy Oreo. I do wyboru będą trzy warianty. 3 plus 32, 4 plus 64 i 6 plus 64. I widzicie, jaki tu jest mix. Już nie są tak równo komponowane te pamięci, to co Jacek wcześniej mówił. No do kupienia tylko w Chinach. Na razie tak. Przeliczyłem ceny między 594 a 917 zł. Oczywiście zależnie od pamięci. No i w zasadzie tyle. Informacyjnie to było tylko, ale być może będziecie mogli go sobie sprowadzić z Chin, więc natomiast wspominam. Ja jeszcze jedną rzecz. Też informacyjnie, słuchajcie, Meizu opatentowało czytnik odcisku palca w wyświetlaczu. To, co już wiecie, że jest w związku z tym. Ale pojawiła się taka informacja w ciągu tygodnia. To jest ta rzecz. I druga rzecz, dodałem do katalogu, mimo tego, że nie znoszę tego robić. Dodałem przed premierą kilka modeli, między innymi Vivo V9, ponieważ wiem, jaka będzie specyfikacja, i Meizu E3, ponieważ wiem, jaka będzie specyfikacja. To, że nie ma w tej chwili oficjalnej dokumentacji, jeszcze nie świadczy, że to się jakoś tam mocno zmieni. Że tej dokumentacji nie ma, tak? Jeżeli nie ma oficjalnej, jest inna dokumentacja, do której można się... Wiarygodna w każdym razie, dlatego ja... Dlatego dodałem, zdjęcia też są wiarygodne, dlatego zdjęcia. To oczywiście rendery, bo to nie są zdjęcia. W tej chwili już chyba zdjęć to nie ma. Także myślę, bywają jeszcze. Myślę, że możecie tym specyfikacjom wierzyć. Smartfony są na pierwszej stronie, można specyfikacje sprawdzić. Mieliśmy jeszcze powiedzieć o premierach, ponieważ tych premier się zbliża bardzo dużo, ale to już przeczytam Wam w telegraficznym skrócie szybko. Po prostu lista. 19 marca Vivo X21, 20 marca Nova 3e, ta, o której dzisiaj wspominaliśmy. Czyli P20 Lite. Vivo V9, ten, o którym przed momentem mówiłem, 22 marca w Tajlandii, a 27 w Indiach. Oni planowali najpierw 27, ale pamiętacie, nie wiem, czy nie skapnęli pamiętacie, się, że Huawei. Huawei w tym samym czasie robi w Paryżu premierę P20. No i słusznie. Nubia V18, o której dzisiaj nie powiedzieliśmy, 22 marca. Także ci, którzy lubią markę, warto, żeby zwrócić uwagę. I Oppo F7 26 marca, również w Indiach. No ale to Wam opowiemy w kolejnych odcinkach, na które oczywiście serdecznie Was potwierdzimy zapraszamy. Specyfikacje, zrobimy newsy, tak żebyście wszystko mogli wiedzieć. Zapraszamy Was na MGSM-a oczywiście, pozdrawiamy was serdecznie. Ja wiem, że w północnej Polsce tak nie pada jak u nas. Południowa Polska jest cała zapadana, idę po łopatę. A w północnej jest troszeczkę fajniej. Pozdrawiamy Was jeszcze raz serdecznie, życzymy udanego weekendu. Wypoczywajcie albo nie aktywnie, albo pasywnie. Pijcie dobre napoje, jedzcie dobre jedzenie, oglądajcie dobre rzeczy, grajcie w fajne gry. Cześć, trzymajcie się. Cześć.